Zmiany w leszczyńskich kościołach. Odchodzą księża Maciej Grześ z parafii świętego Antoniego, Grzegorz Robaczek ze świętego Kazimierza oraz Zbigniew Rzeźnik ze świętego Krzyża. Księdza Macieja Grzesia zastąpi ksiądz Krzysztof Kaczmarek, księdza Grzegorza Robaczyka ksiądz Zbigniew Rzeźnik, dotychczasowy proboszcz parafii świętego Krzyża. Kościół świętego Krzyża przejmą Salezjanie. Zapytaliśmy księdza Macieja Szczepanika, rzecznika kurii metropolitalnej w Poznaniu, o powody tych zmian. Oto jego odpowiedź. Zmiany proboszczów w archidiecezji poznańskiej są normalną praktyką i dokonują się za zgodą zainteresowanych osób. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podejmuje decyzję, kierując się dobrem dusz oraz pożytkiem Kościoła. Tak czytamy w dekretach, które zostały wręczone księżom. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy będą kolejne zmiany. Te, o których wiemy, zaczną obowiązywać od 1 lipca. Ksiądz Maciej Grześ obejmie parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubaszu, a ksiądz Grzegorz Robaczyk parafię pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Gostyniu.